Bazylika katedralna w Płocku jest jedną z najstarszych w kraju. To największa nekropolia Piastów, miejsce wiecznego spoczynku władców Polski, Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego oraz kilkunastu książąt mazowieckich, którzy władali Mazowszem od XII do XV wieku. To tutaj pochowany jest ten, który sprowadził Krzyżaków do Polski, czyli książę Konrad Mazowiecki.